Organizowany od 6 lat konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap to Zielona Pracownia Projekt. Przedmiotem konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Komisja ocenia tutaj pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań czy różnorodność pomocy dydaktycznych. W tym wypadku maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7,5 tysiąca złotych. Te pracownie to nie jest plansza, to nie jest tylko mapa. To są bardzo aktywne gry, bardzo aktywne, nawet przy użyciu telefonów komórkowych można przeprowadzić klasówkę, co budzi ubaw dla wszystkich uczniów, również nauczycieli. Drugi etap konkursu nazywa się Zielona Pracownia, a jego cele to dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni. Dotacja wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 tysięcy złotych. W tej chwili wydaliśmy już kilka milionów na ten projekt w ciągu kilku lat. W ubiegłym roku nagrodziliśmy 80 pracowni. W tym roku myślimy, że to będzie około 450 pracowni, bo na tyle zapewniliśmy sobie środki finansowe. Dzięki 5 zakończonym już edycjom konkursu Zielone Pracownie powstały w ponad 200 placówkach oświatowych na terenie województwa śląskiego. Jeśli my w młodzieży, w szkole pokażemy, że ekologia jest istotnym elementem naszego życia, a jest, to te osoby będą swoją wiedzę przekazywały już potem przez wiele, wiele lat. A te pracownie właśnie pokazują w różnym aspekcie, czy to czystej wody, czy to czystego powietrza, czy astrologia, czy roślinność, pokazują, jak można żyć w zgodzie z przyrodą. Zgłoszeń w konkursie Zielona Pracownia Projekt dokonywać można do 14 lutego. Natomiast wnioski w konkursie Zielona Pracownia przyjmowane będą od 1 do 17 kwietnia.